To była kolejna bardzo mroźna noc w regionie. Nadal obowiązują alerty i MGW przed silnym mrozem. Dlatego do Będzina, Bierunia i Siemianowic Śląskich wróciły koksowniki. W tych miastach jest ich w sumie kilkadziesiąt. Paweł Jędrusik. Zima w ostatnich dniach daje popalić mieszkańcom, a zimie popalić dają koksowniki, które zainstalowano w 16 lokalizacjach w Siemianowicach Śląskich. Super, jest pięknie, że jest tak ciepło, że można się ogrzać, jak się czeka na autobus. A jakie metody na radzenie sobie z zimnem oprócz koksowników? Chodzenie wokół przystanku i czekaj na autobus. A to bardzo dobry pomysł jest te koksowniki, bo jak ja wracam wieczorem, to szkoda, że na Katowicach ich bardzo nie widać. Bo ja z Katowic dojeżdżam, także tam raczej nie widziałam jeszcze koksownika. U nas w Siemianowicach to chyba jest pomysł dobry. Niemal wszystkie lokalizacje, w których znajdzie się koksowniki, to przystanki autobusowe. Jeden z koksioków, bo tak się na nie mówi, znajduje się przy miejskim lodowisku. Tak długo jak temperatura się będzie utrzymywała na poziomie minus 10 stopni i niżej, tak długo te koksowniki będą umożliwiały ogrzanie się mieszkańcom naszego miasta. Niskie temperatury nie będą już jednak z nami długo. Od piątku powinno być nieco cieplej, choć temperatura nadal będzie na minusie.